Kogoś rozjechało chyba. Generalnie robimy ranking najlepszych wegetariańskich schabowych w Warszawie i jesteśmy w Urgandzie na placu Zbawiciela. To nie jest najlepszy wegetariański schabowy, ale jako że dzisiaj pojemy to, to najlepsze pokażę wam w następnym odcinku. Teraz pokażę ci miejsce w tym lustrze, tutaj. Nawet nie ma już lustra. Tutaj zrobiłem piękne zdjęcie, które jest teraz tłem mojego kanału. Niestety tak wyglądało w 2016, tak wygląda teraz, co pokazuje, jak ważne jest, by robić zdjęcia zmieniającego się miasta, szczególnie w takim mieście jak miasto stołeczne Warszawa, gdzie każdy rok jest innym doświadczeniem. No dobra, nagrywam. Masz takie teraz dupy, co nie? No. Dzisiaj mu zawiozłem jedzenie, nie odpowiedział mi miłe do dnia, jak mu powiedziałem miłe do dnia i nie dał mi na pichu. O nie! O nie, i wiesz co jeszcze? Mam moją torbę z Uber Eatsa. Dobrze, dobrze, Kasper, możemy zrobić mu dramę. Złożę wniosek o zrobienie dramy i sąd dramowy zajmie się tą sprawą. A, mam prezent dla was. Czekaj, bo my tu prezentujemy kotka. Chcę po prostu sprzedać kotka, bo żeby tam starczyło na nasz wyjazd do Włoch. Żeby kupić takiego kotka, wejdźcie na yellowbike.shop. Bardzo dorodny kotek, rocznik 2005. Mały przebieg, bo siedział tylko w domu przez ostatnie 15 lat. Tak naprawdę przyjechałem na Wolę, ponieważ tutaj mam swoje ostre koło, a dzisiaj jest środa, dzień ostrego koła w Warszawie. Są specjalne imprezy organizowane dla ludzi jeżdżących na ostrym kole i nie tylko, można pograć w polo pod pałacem kultury. Zmiana planów, biorę MPB. Ja się nie zmienię jeszcze, pan jedzie, pan jedzie. A jeszcze muszę bilet skasować tutaj w telefonie. Pan jedzie, pan jedzie. Tak, jasne. Ja zrobię. Ale jestem teraz zły. Miałem dzisiaj spotkać się z Frankiem i Mateuszem. Frankiem Petardą. Jednak spójrzcie na tego Mercedesa. To jest dobry czas, by pojeździć po Warszawie. Niestety Franek pracuje teraz od 9 do 17, czy nawet w jakichś jeszcze bardziej nieludzkich porach i nie może sobie wychodzić na rower jak za dawnych lat. Mateusz też jest turbo zmęczony, więc zostałem ja sam i Warszawa. Na dodatek była super śmieszna interakcja z babami w metrze, ale moje GoPro się zacięło i nic nie nagrałem. Przyczyna tego ziomeczka pomyka, wypożyczyłem skuterem bez kasku. Jestem ciekaw, bo jakby jeżdżenie bez kasku w Warszawie jest nielegalne. Jestem ciekaw, czy klienci się aż tak tym przejmują, bo jakby to jest przypałowe, widać to na kilometr, że nie masz kasku. Jednak, czy jakbym minął radiowóz... Toyota, czy to Supra? Czy jakbym minął radiowóz, to by się przejęli? Będę zrobić taką serię warszawskich pogromców mitów. Ta, 100 razy jeździłem Świętokrzyską, że teraz spróbuję jakiejś innej trasy. Fajnie mi się nagrywa takie jeżdżenie na rowerze i gadanie, ponieważ mimo że dzisiaj fajerwerków czy wybuchających samochodów, tak jak dwa odcinki temu, się nie spodziewam, fajerwerka też nie będzie, bo jest zmęczony i nie mógł przyjść na rower. Nagrywając te filmy, czuję się, że jakbym zrobił takiego streama z gry na YouTube czy na Twitch. Można pokomentować wszystko. Trzeba być trochę socjopatą, nie mieć hamulców i nie mieć na myśli tego, że robić z siebie idiotę, gadając sam do siebie w środku miasta. Tu coś się dzieje. Zobaczę, czy są moi znajomi na desce. W razie czego podjadę. Widzę ludzie na desce, ale czy ja ich znam? W sensie ludzie znają mnie, niż ja znam kogoś. Uuu, jest zmiana warty. Halo, masz? Nic dzisiaj nie nagrałem. Kompletnie. Jeszcze widzieliście tego Rolls Royce'a przed chwilą. Podszedł do mnie właściciel auta i zaczął ze mną gadać o tym aucie. W ogóle rozpoznał mnie, że z kanału Yellowbox. Poprawiam mam cały czas włączony, jakby coś się działo. Jednak poprosił, żeby go nie stawiać. Oczywiście uszanuję jego decyzję, ale to było śmieszne, bo jego rozmowa była całkiem zabawna. I nic dzisiaj nie mam, nic dzisiaj nie mam. Ok,
Okej, okay, one były trochę kontentem, nawet całkiem pozytywnym, dlatego musiałem je stipować. Wiecie, zawsze płaci się swoim podwykonawcom. Spójrzcie na te gliny, czemu jest tyle tutaj glin? Dzisiaj jest jakiś protest. A, jest protest ludzi wspierających wolną Białoruś. Uuu, Ferrari! Tutaj jest ulica Kozia, Taco Hemingway śpiewał o niej w piosence. Przeanalizowałam głęboko tekst nostalgii i wyszło mi z niego, że Taco miał tutaj parę dziewczyn. To jest bardzo głęboka analiza. Proszę panią, proszę, tego nie wierzę. Zawierz, Ola, co się boisz? Miałem parę dziewczyn na ulicy Koziej. Kiedyś oznaczyliśmy tą ulicę razem z Asolką, jednak gdy skręci się na tej ulicy w tą bramę, jedzie przez ten skwer i wyjedzie na to podwórko, gdzie mamy to piękne Seicento, dostrzeżemy ten oto super ciekawie wyglądający budynek. Adres tego budynku to Kozia 9. Powstał on w latach 70. Lokalizacja tego budynku jest bardzo wygodna, ponieważ znajdujemy się w środku dzielnicy rządowej, jednak jest on ukryty w bramie i w zasadzie ja sam ten budynek odkryłem przypadkiem. Dlatego w tym budynku w latach 70. głównie mieszkali osoby dość mocno związane z komunistyczną władzą. Osiedlali się również tutaj architekci. Mieszkania wahały się między 60 a 100 metrów, co w latach 70. było turboluksusem w komunistycznej Polsce. Dodatkowo rzadko spotykano w tamtych latach w tej części Europy technologią były podziemne garaże oraz ten budynek nie miał ścian nośnych, co oznacza, że można było nawet 100-metrowe mieszkania dowolnie zaaranżować, dowolnie postawić ściany, wyburzyć tam, gdzie nie chciałeś ściany. I teraz te mieszkania, mimo że budynek no, już trochę odstaje technologicznie od najnowszego budownictwa, to ze względu na lokalizację oraz sam wygląd tego mieszkania sprawia, że te mieszkania tutaj, za jedno mieszkanie w tym bloku trzeba zapłacić 1 000 000 zł. Robi się coraz bardziej ciemno, nie ciepło. Ciepło jest cały czas i czuję się coraz mniej komfortowo, będąc cały niewyraźny i cały ciemny. Dlatego kupiłem na Allegro zestaw światełek, myśląc, że przyszło mi światełka na przód roweru i na tył roweru, jednak przyszły same białe, ale wiecie, bezpieczeństwo jest ważniejsze niż głupie stanowe przepisy. Nie są głupie, jakby to jest akurat logiczne, że czemu z tyłu powinien być czerwony, ale wolę być oświetlony na biało niż w ogóle. Ohoho, nie wiem, czy ten ziomek mnie zauważył, ten ziomek w Ducato, może ślepnie od świateł. Jednak większość kierowców na ziemi ślepnie od świateł w Ducato. Widząc, jak te furgonetki oślepiają w środkowym lusterku wstecznym. Uuu, Porsche, ale fajny kamper, życiowa droga, kochaj się, les, czy to była... Czy tam kręcą ten program lekkostronniczy? Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze mam to, na co wszyscy czekali. Jest to, że drugi raz rozbieram się na tym vlogu. Zdejmuję koszulkę i pokazuję majty. Prędzelki, które obiecałem. Jak teraz? Nie wiem, jak to zaczepić. To powinno wchodzić tak, jednak to wypadnie, to łatwo wypadnie, to się nie utrzyma. Boże, jestem genialny, jakbym złapał to za kilka frędzelków, trzymam kamerę kolanami. Trytytka będzie wydłubywać ludziom oczy. Już widzę te nagłówki na pierwszych stronach. Rowerzyści coraz bardziej wydłubują ludziom oczy. Z drugiej strony nawet jak nie ma jak tego włożyć, chyba że zrobię tak. La 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 la. Dostałem te wstążki na urodziny i w końcu jestem godzien je nosić, jako że mam 22 lata. Młodszym nie wypada. Ej, jak zrobię tak, to mam takie szpony. O, darmowa karetka. Jesteśmy na ulicy Nowogrodzkiej tutaj. Według dłuższych stażem, warszawiaków dłuższych stażem, kiedyś to była taka ulica, na której stały prostytutki jeszcze w latach 90. Tak, stały prostytutki tak jak w GTA. Nieważne. Chciałem wam powiedzieć, że czasami takie dni, w których wszystko jest na chillu albo rzeczy nie wychodzą, są normalną częścią vloga. Bo pamiętam, jak 2 lata temu strasznie mnie frustrowało. Jak coś nie poszło według mojego planu, ktoś mi odwołał spotkanie i cały mój plan się rujnował i to mnie bardzo stresowało. Teraz biorę to na chillku. Po prostu wychodzę na miasto i podziwiam wieczorną Warszawę, ciesząc się, że jest temperatura, by nosić krótkie koszulki. Pójdę jeszcze na plac 3 Krzyży, żeby pospotować szybkie sportowe fury. Następnie wrócę do domu śpiumkać, żeby za bardzo się nie zmęczyć tym vlogiem.
Siema, no. Teraz jest kamplowy. Cześć. Siema. Dawaj fotę. Co? Dobra. Bo już chyba mam cztery. Ze mną masz cztery? Na poprzednim pozytywie. Aha, no, pamiętam. Wrześniu. Pamiętam pozytywa. Przyjechałeś czołgiem na stadion. Okej. Okay. Ostatnio pod Kerfurem. O, no i tutaj. Niech z tradycji stanie się zadość, kolejne musiała wlecieć. Ci robotnicy nawet nie zdawali sobie sprawy, jak świetnie wyglądają. Dzięki. O, może coś się dzieje? A, to mój rower, spoko, nic się nie stało. Zobaczyłam, że rower pusty stoi. Kogoś rozjechało chyba. Rower upadł na plecak i paczuszka chrupsów wybuchła. Wiem się Monika chrupsy, tylko ojej. Trzeba je wszystkie wygrzebać. Pająk. O. Zabij go całego, niech umiera. To jest przepiękne ujęcie z mojego jutrzejszego vloga. Zobaczcie, jak super to wygląda. I kręciłem to pierwszy, ale zobaczcie, tu cofnijmy jeszcze raz. Tu idzie Krzysztof Gonciarz i potem widzę to na jego Instastory. Słuchajcie, jestem zmęczony innymi youtuberami, którzy kradną mi content. No, tak się nie robi w naszej społeczności.